wiek juniora jest o tyle trudny, że nie wiadomo, czy z tej siatkówki coś będzie w przyszłości. Jakby czasami nie robiło się tego na 100%, jak się powinno. W każdym razie ja na juniora wyprowadziłem się już z domu i to dość daleko, bo tam prawie 250 km, więc jakby miałem taką motywację, że rodzice jakby trochę wkładu finansowego mieli na mnie, bo trzeba było wszystko opłacić, jakby jak byłem poza domem i mnie to motywowało do ciężkiej pracy i jak się okazało, jakoś tam to się udało wyjść z tego juniora, pójść do seniorskiej siatkówki. I nie, bardzo dobrze wspominam, fajny okres, naprawdę taki, dużo się można było nauczyć i też fajnie, że trafiłem pod skrzydła Wojtka Szczuckiego, trenera z Metra. Także on też mi dużo pomógł, dużo mnie nauczył, także bardzo fajnie, bardzo dobrze wspominam. Jak jeszcze zacząłem pierwszy rok taki tam się w rodzinnym hełmie, to tak naprawdę to było takie, a spróbuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak już się przeprowadziłem, to już musiałem trochę poważnie o tym myśleć i dobrze, że trafiłem do tego klubu. Potem były 2 lata juniora, raz nie wyszliśmy w ogóle z województwa, co był bardzo przykry moment, a później odpadliśmy w ćwierćfinałach, także nie było sukcesu. Absolutnie mnie nie zraziło. Co więcej, może mnie nie zachęciło, ale powiedziałem sobie, że w przyszłości ugram coś więcej i się staram. Życzę im jak najlepiej, na pewno życzę im medalu. Ja nigdy nie miałem okazji żadnego medalu w juniorach wygrać, a im tego życzę, bo to na pewno będzie fajne przeżycie, zapamiętają to sobie do końca życia. No i niech walczą, no zobaczymy, co dalej wyjdzie, jeśli dobrze się pokażą. Na pewno na takich finałach przyjeżdża dużo trenerów, menadżerów i mnóstwo osób z siatkówki, którzy jakby sprawdzają i skautują tych młodych graczy, więc jak się z dobrej strony zaprezentują, to na pewno ktoś ich zauważy. Thank you.